zdałem sobie sprawę, że księga nie zostanie zniszczona, jak to wcześniej zaplanowałem. Widziałem, choć tylko przez ułamek sekundy, jak spadała, przelatując poprzez rozbieżdżoną przestrzeń. Próbowałem się domyślić, gdzie może wylądować, ale na próżno. Wciąż niepokoi mnie, w czyje ręce może się dostać moja księga myst. Zdaję jednak sobie sprawę, że moje obawy niekoniecznie zostaną kiedykolwiek rozproszone. Więc kończę, wiedząc, że finał tej historii nie został jeszcze napisany. Thank you.
Czerwonej strony. Musisz mi ją przynieść. Proszę, przynieść. Błagam. Przynieś tę stronę. Pomóż mi. Nazywam się Sirus. Poddałem się dawno temu. Żeby odzyskać wolność, potrzebuję tylko jednej rzeczy. Musisz... Coś ty za jeden? Widzę. Radar. Krótko łuk. Przenieś do pieskiej strony. Zawsze. Do niebieskiej strony. Muszę je dostać. Przynieś mi je, proszę. Thank you.
droga moja. Muszę bez zwłoki wyruszyć w drogę. Stało się coś strasznego. Trudno mi w to uwierzyć. Większość moich ksiąg została zniszczona. Katrin, zrobił to któryś z naszych synów. Podejrzewam Akenara, ale nie powinienem oskarżać go zbyt pochopnie. Muszę odnaleźć ich obu. Ach, nie powinienem był tak długo zostawiać biblioteki bez nadzoru. Usunąłem pozostałe nieuszkodzone księgi z biblioteki i umieściłem je tam, gdzie będą bezpieczne. Do mojego powrotu nie powinno się zdarzyć, że będziesz musiała z nich korzystać, ale jeśli zapomniałeś kodów dostępu, to pamiętaj o obrotach wieży. Nie martw się, Katrin. Wszystko będzie dobrze. Wkrótce się zobaczymy. A na wszelki wypadek usuń tę wiadomość, kiedy ją już oglądniesz.
Thank you.
Thank you.
Jesteś z powrotem. Myślałem, że nie wrócisz. Nie jesteś z tym, żeby mi pomóc. Jestem w Akenar. Mojego brata? Pomagam cię. Może być cała. Zawsze niebieskie strony. Nie słuchaj go. Nie słuchaj mojego brata. Egoistyczny głupiec i kłamca. Przynieś niebieskie strony. Nie przyjmuj się czerwonymi. Nie przynoś czerwonych. Szczerze cię błagam. Zostałem niesłusznie uwięziony. Musisz mi... Odpłacę mu się. Proszę, przynieś mi niebieskie strony! Niebieskie strony! Bye.
czerwoną stronę. Wciąż potrzebuję twojej pomocy. Nazywam się Sirius. Uwolnij mnie. Błagam, odszukaj pozostałe czerwone strony. Musisz mnie uwolnić. Uwolnij mnie z tej księgi, która stała się... Przynieś czerwoną stronę. Potrzebuję więcej czerwonych stron. Błagam. Nie trać czasu na mojego brata. To on jest winny. To on jest winny. A ja niesprawiedliwie uwięziony. Przynieś mi czerwoną stronę. Thank you.
Thank you.
Wróciłeś! Dobrze. Że masz dla mnie kolejne strony. Więcej. Muszę mieć ich więcej. O tyle cię proszę. Długo.
bardzo dawno temu mój brat, Sirrus. Niesłusznie uwięził mnie w tej księdze. Głupi spisek. Gładka mowa zawsze mu... No, graniczy na chciwość. Powinno być dla ciebie oczywiste, że... Wyrządził wiele zła. Zniszczył wszystkie, poza czterema. Nie przynosi mi czerwonych stronę. Nie daj mu się oszukać. Oszukał naszego ojca. Zamordował ojca. Ciebie też przechytrze, a potem zamorduje. Nie dotykaj czerwonych stron. Przyjdź niebieskie. Usłuchaj mnie. Słuchaj, musisz zrobić to, co ci każę. Te niebieskie strony to moja jedyna nadzieja. Musisz mi pomóc. Musisz.
Zapomnianej wyspie Myst. Widzę, że jesteś. Mam na imię Sylvus. Potrzebne mi są wszystkie czerwone strony. Musisz poszukać. Przynieś. Jeszcze dwie strony. Odzyskam wolność. Obiecuję ci. Ostrzegam cię. Nie dotykaj niebieskich stron, to tam mój. Dla mojego złego brata Akenara. To zwyrodnialec i bagat. Brzydzę się nim. Nie uwalniaj Akenara.
żądza zniszczenia nie jest. Nieskończona. Przynieś czerwone strony. Błagam. Uwolnij mnie z tego więzienia. Obiecuję, że dostaniesz wspaniałą nagrodę. Musisz mi pomóc. Błagam. Pomóż mi.
Thank you.
Dziękuję, że przyniosłeś mnie do mojej strony. Jak widzę, przekonałeś się, że to Sirius jest mnie radzą. Zaklinam cię, nie ufaj jego, bo zniszczy mnie tak jak zniszczył. A mnie niewinnego świata niesłusznie wtrącono do więzienia. Dostrzegłeś jego nieposprawioną chciwość. Cztery pozostałe światy. Zło wkroczy spisek. Zbrodnia niemal doskonała. Ostateczny cios. Zmówią mu, że to ja jestem mordercą. A to nieprawda. Uwolnij mnie. Przynieś mi pozostałe niebieskie strony. Pokłamca. Młodziec i pomca. Nie możesz go uwolnić. To zniszczy. Przynieś pozostałe niebieskie strony z ostatniego dokumentu. Muszę odzyskać wolność. Musisz mi pomóc. Nie wytrzymam tu przez całą wieczność. Młody cię, uwolnij mnie. Przynieś strony. Niebieskie strony. Thank you.
Każda kolejna strona sprawia, że widzę cię coraz lepiej. Już niebawem uwolniony z tego okropnego więzienia, z tej ciemni. Musisz odwiedzić ostatni wiek, w którym jeszcze nie byłeś pewien, że... Jasne, że mój brat Akena to szaleniec. To on jest winny. Wykorzystał swobodę, jaką dał nam ojciec. Akenar zaczął podróż. Proszę cię jeszcze raz, nie zbieraj niebieskich stron. On zniszczy i mnie, i ciebie. Tak jak zniszczył inne wieki mysł. Nigdy nie uciekł. Żeby mnie uwolnić, musisz tylko przynieść czerwoną stronę. Historia, która twoją mądrość... Przekonasz się, że jestem niewinny, a całą winę ponosi on. Tę zapomnianą wyspę już dawno temu. Uratujesz mi życie, za co sowicie cię wynagrodzę. Thank you.
Thank you.
daj ładła do chowa. Mam nadzieję, że wcisnąłem właściwy przycisk. Ciekawe to twoje urządzenie, nie powiem. Chyba nie kasuje właśnie czegoś ważnego, co? Pamiętaj, on się przygotowuje. Weź tylko jedną stronę, drogi braciszku. Pamiętaj, on się przygotowuje. Weź tylko jedną stronę, drogi braciszku.
wreszcie wróciłeś. Jestem twoim dłużnikiem, bo już prawie zwróciłeś mi wolność. Jestem Sirius. Podczas swoich podróży na pewno przekonałeś się, że to mój zły brat Akenar jest winien, a ja zostałem niesprawiedliwie uwięziony przez Orca. Nie wiem, kim jesteś, ani skąd się wziąłeś na tej wyspie, ale zakładam, że musisz przynajmniej wiedzieć coś o ciebie. Mistrzem ksiąg był mój ojciec. Napisał ich setki. Wszystkie opisywały i umożliwiały połączenie z fantastycznymi miejscami i wiekami, które odkrył. Pomieszczenie, w którym teraz jesteś, było biblioteką naszego ojca. To właśnie tutaj, w tym miejscu, na tej wyspie zwanej Myst, trzymał większość swoich ksiąg. A potem taka tragedia. Pewnie się już zorientowałeś, że Akenar spalił i zniszczył większość tych ksiąg. Dlaczego? Ojciec zawsze pilnie przyglądał się naszym wyprawom. Dorastaliśmy pod jego surowym okiem. Ale kiedy przestaliśmy już być dziećmi, dał nam nieograniczony dostęp do ksiąg na wyspie. Coraz rzadziej kontrolował nasze przygody. Bez jego nadzoru Akenar zaczął się zachowywać po prostu nieznośnie. Zabierał z wieków Myst więcej niż sam w nie wkładał. Wkrótce zaczął czerpać przyjemność z podbojów i niszczenia kolejnych wieków. Ta żądza zniszczenia była okropna. Niestety, nawet ja zbyt późno dostrzegłem jego pomysł. Akenar zniszczył całkowicie prawie wszystkie wieki Myst. Ocalały tylko cztery. Nie tracąc ani chwili, ostrzegłem o wszystkim ojca. Wydawało mi się, że zrozumie, iż to Akenar jest winny. Ale w przypływie gniewu ojciec uwięził nas obu pomiędzy kartami tych ksiąg, zaprojektowanych tak, by nas trzymały, póki on nie rozstrzygnie, kto z nas jest winny. Aby odkryć prawdę, ojciec wyruszył w ostatnią podróż. Jednak nigdy z niej nie powrócił. Mogę się jedynie domyślać, że postradał życie, pozostawiając mnie, niewinną ofiarę, uwięzionego na całą wieczność. Ale teraz zjawiłeś się ty, żeby mnie uwolnić. Posłuchaj uważnie. Musisz odnaleźć jeszcze jedną stronę, a odzyskam wolność raz na zawsze. Na półce w bibliotece stoi nadpalona księga, w której z płomieni ocalały niektóre strony. To ostatnia księga na środkowej półce. Odszukaj ją. Na jej kartach znajdziesz różne wzory. Odszukaj wzór 158 i odtwórz go na drzwiach kominka. W ten sposób uzyskasz dostęp do ostatniej czerwonej strony. Przynieś mi ją, a odzyskam wolność. Wtedy będę cię mógł wynagrodzić. Nie zwracaj uwagi na stronę w kolorze niebieskim. To ostatnia strona do księgi mojego brata. Dreszcze mnie przechodzą na samą myśl o tym, co by się stało, gdybyś go uwolnił. Jeszcze jedno ostrzeżenie. Tam, gdzie spoczywają czerwona i niebieska strona, znajdziesz też zieloną księgę. Jeśli jej dotkniesz, zostaniesz uwięziony na zawsze. Ojciec ostrzegał nas przed tym już bardzo dawno. Lepiej weź sobie tę radę do serca. Teraz już idź. Niebawem spotkamy się osobiście. Thank you.
Nazywam się... Cieszę się, że wróciłeś, żeby mi pomóc w ucieczce z tej niezasłużonej niewoli. Sprawka Sirusa, mojego podłego brata. Nie słuchaj go! Ostrzegam cię! Powtórzę jeszcze raz do końca. Nie daj się zwieść jego kłamstwom! Nie uwalniaj go! To on zabił ojca! Ciebie też zabiję! Wszystko zaczęło się, kiedy Sirus... zaczął pożądać bogactw. Wykradł je z wieków mist. Wciąż było małe. Podczas gdy ojciec spał i o niczym nie wiedział, Sirius w tajemnicy ogłosił się królem. Królem wieków mist. Jak sam powiedział, zaczął mnie nienawidzić. Nie, swojego kochanego brata. Ja też go znienawidziłem. Wtedy Sirius zaczął niszczyć wieki mist. Pali porastające je lasy. Niszczą budowle, zatapiał lądy. Mordował mieszkańców. Pozostały tylko 4 wieki. Inne doszczętnie zniszczył. Oczywiście musiałem obsarzać ojca. Ale kiedy go w końcu odnalazłem, okazało się, że Sirius mnie uprzedził. Zdążył już opowiedzieć własną, zmyśloną wersję wydarzeń. Przekonał ojca, że to ja zniszczyłem wieki. Wmówił mu, że to mnie opętała żądza bogactw i łupów. Zadając ostateczny cios, wmówił mu, że to ja jestem jego mocą. Ale cios nie był tak szybki, jak Sirius to sobie zaplanował. Umierając powolną śmiercią, ojciec przekonał się, że nie może do końca wierzyć mojemu bratu. Ostatnim ruchem Petrus uwięził nas obu. Do końca, nie mając pewności, kto zadał mu śmiertelny cios. Przysięgam ci, że mówię prawdę. Uwolnij mnie. Musisz mnie uwolnić! Sirius, ten oszust i kłamca, zasłużył na karę. Chcę tylko pomścić śmierć ukochanego ojca. Powiesz mi, aby uwolnić mnie z tego więzienia, musisz jeszcze tylko zdobyć jedną stronę. Jej odnalezienie będzie chyba... najłatwiejsze. Podejdź do szafki na książki, która znajduje się w tej bibliotece. Na środkowej półce, pierwsza od prawej, stoi nadpalona księga, która różni się od pozostałych. W niej znajdują się cowie. Odszukaj wzór 158. Wprowadź go w panelu na kominku. W ten sposób odzyskasz dostęp do ostatniej niebieskiej strony. Pamiętaj, nie bierz czerwony. Weź tylko niebieską i jak najszybciej mi ją przynieś. I nie dotykaj zielonej księgi. To sprytna pułapka, aby powiązać tych, których nikt nie ostrzegł. Nie daj się skusić, bo skończysz tak jak ja. Pamiętaj! Jeśli zrobisz tak jak mówię, nie pożałujesz. To ci mogę obiecać. Idź już. Idź.
jestem wolny! Wreszcie czuję, że żyję! Jak się czujesz, przyjacielu? Oj, co my tu mamy? Czyżby strony, na których tak ciężko pracowałeś? Czyżbyś widział teraz świat z mojego punktu widzenia? Nie! O tak! Zwierusie! Gdzie mi? Może ciebie też ktoś urakuje? Tak! Przegrałeś! Nareszcie! Jestem wolny! Dziękuję, przyjacielu! Bardzo dziękuję! Dobrze mi się przysłużyłeś! Ty głupcze! Czyżbyś był teraz uwięziony w księdze? Co my tu mamy? Jakąś stronę? O nie! Mam nadzieję, że polubisz swój nowy dom równie mocno jak ja. No proszę, nie widzę cię. Obraz mi się zaciera. Mam nadzieję, że lubisz księgi. Ha, ha, ha! O! Ha, 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 ha! Biblioteka wygląda tak samo jak wtedy, gdy tu byłem ostatnio. O! Aknarze! Żegnaj. Ha, 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 ha.
Ach, przyjacielu. Wreszcie wróciłeś. Znowu się spotykamy. A strona? Przyniosłeś stronę? Nie przyniosłeś. Nie przyniosłeś. Nie masz ze sobą strony. Co za głupiec! Nie wziąłeś mojego ostrzeżenia na poważnie. Witaj w Danii. Tu przyjdzie nam teraz żyć na zawsze.
Coś ty za jeden, Ulicha. Nie przychodź do Danii. Jeszcze nie teraz. O tyle rzeczy chciałbym cię zapytać, przyjacielu. Ty na pewno też. Od czego by tu zacząć? Może po prostu po kolei opowiem ci moją historię. Nazywam się Heytrus. Obawiam się, że poznałeś już moich synów Cyrrusa i Akenara, więzionych w czerwonej i niebieskiej księdze w mojej bibliotece na wyspie Myst. Ta biblioteka... Znajdują się w niej moje dzieła. Napisałem wiele ksiąg. Dzięki nim mogę się łączyć z fantastycznymi miejscami. To sztuka, której nauczyłem się od ojca wiele lat temu. Ale jeśli chodzi o te dwie księgi, czerwoną i niebieską, to sprawa ma się zupełnie inaczej. Napisałem je, żeby uwięzić opętanych chciwością podróżników, którzy mogą natknąć się na moją wyspę. Ale nie przypuszczałem, że przygotowuję więzienie dla własnych synów. Ach, moi synowie, Cyrrus i Akenar, wiele wspólnie podróżowaliśmy. Dałem im władzę nad księgami. Może to nie był dobry pomysł. Potem widziałem, jak pożera ich chciwość. Nie powiedziałem im o czerwonej i niebieskiej księdze. Zaczęli szaleć. Marzyli o bogactwach i władzy. Oczywiście nie wiedzieli, że w tych księgach kryją się pułapki. Błagali mnie, żebym im pozwolił ich użyć, a ja oczywiście im tego zabroniłem. Obmyślili plan. Plan niecny i zły. Nie miałem pojęcia, do czego może doprowadzić ich chciwość. Wykorzystali własną matkę. Ach, droga Katrin. Żeby mnie zwabić tutaj do... Dani. Ach, ale usunęli z mojej księgi łączącej jedną stronę. Bez niej nie mogę powrócić na Myst. Ty, przyjacielu, możesz mi tę stronę przynieść. Uwierz mi, proszę. Zrozum, że moi synowie cię okłamali. Gdybyś zdobył się na to, żeby przynieść mi tę stronę tutaj do Danii, to mógłbym powrócić na Myst i wymierzyć synom sprawiedliwą karę za to, czego się dopuścili. Muszę wracać do pracy. Mam nadzieję, że mi uwierzyłeś. Śpiesz się, proszę. Przynieś mi stronę. Weź ją ze sobą i wróć do mnie. Masz brakującą stronę? Chodź, zbliż się. No chodź tutaj.
Ach, przyjacielu, wreszcie wróciłeś. A strona? Przyniosłeś stronę? Daj mi ją. Daj mi tę stronę. Dobrze się spisałeś. Stoję przed trudnym wyborem. Synowie mnie zdradzili. Wiem, co muszę zrobić. Niedługo wrócę. Zrobione. Ach, o tyle rzeczy chciałbym cię zapytać, przyjacielu, ale nie mogę przerywać pisania. Obawiam się, że to opóźnienie już mogło wywołać katastrofalne skutki w świecie, w którym uwięziono moją żonę Katrin. Co do nagrody, wybacz, ale wszystko, co mogę ci zaproponować, to biblioteka na wyspie Myst oraz księgi, które się tam znajdują. Rozejrzyj się tam, możesz zbadać każdy kąt. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Moi synowie nie będą ci już przeszkadzać. A, jeszcze jedno. Toczę walkę z wrogiem o wiele większym, niż Cyrus i Akenar mogli sobie wyobrazić. Możliwe, że w którymś momencie będę potrzebował twojej pomocy. Ale zanim ta chwila nadejdzie, możesz rozejrzeć się po mojej bibliotece na Myst. Jeszcze raz dziękuję. Księga. Użyj księgi łączącej z Myst, aby powrócić na wyspę.